Tytuł kursu: Elementy pracy biurowej w logistyce. Moduł: Zasady redagowania pism służbowych. Tytuł wideokastu: Wewnętrzne akty normatywne. Wewnętrzne akty normatywne są to pisma wydawane przez kierownictwo instytucji. Należą do nich na przykład zarządzenia dyrektora, ogólniki, regulaminy. W związku z dużą ilością informacji w każdym biurze rozróżnia się dokumenty biurowe, akta spraw, dokumentację biurową. Dokument biurowy to każde pismo, notatka, protokół, sprawozdanie, zestawienie liczbowe sporządzone w toku pracy biurowej lub otrzymane z zewnątrz. Akta spraw są zbiorem wszelkich dokumentów biurowych dotyczących określonej sprawy. Akta spraw bieżących obejmują sprawy będące w toku załatwiania, wyczekujące na załatwienie, na uzupełnienie lub wymagające wznowienia. Akta spraw załatwionych obejmują sprawy zamknięte, załatwione. Dokumentacja biurowa obejmuje akta spraw bieżących i załatwionych oraz księgi, rejestry, kartoteki, dokumentację finansową i księgową, biuletyny i tym podobne. Wśród dokumentacji biurowej szczególne miejsce zajmują pisma. W Polsce jako podstawowy w redagowaniu pism przyjęto układ blokowy. Układ blokowy wywodzi się z techniki drukarskiej i początkowo był stosowany przy druku książek oraz gazet. Charakteryzuje go znacznie większa elegancja stylu dokumentu, większa przejrzystość, mimo iż wiersze są bardziej skupione niż to ma miejsce przy układzie alinea. Od czasu, kiedy do edycji dokumentów stosuje się komputer, układ ten coraz częściej jest stosowany w korespondencji biurowej. W chwili obecnej w zasadzie jest to styl obowiązujący dla komputerowych edytorów tekstu. Jego stosowanie świadczy o wysokim profesjonalizmie pracownika i dobrym opanowaniu warsztatu edytorskiego. W tym układzie tworzy się nie tylko listy, ale także biuletyny, ulotki. Układ blokowy charakteryzuje się następującymi cechami. Tekst jest wyrównywany do lewego i prawego marginesu, justowany. Odstęp między wierszami w akapicie jest pojedynczy. Po akapicie stosuje się dodatkowy odstęp wielkości połowy wysokości używanej czcionki. Nie ma wcięć pierwszego wiersza akapitu. Wszystkie tytuły są pisane od lewego marginesu z zastosowaniem zasad jak dla akapitu. W układzie blokowym stosuje się czcionki o zmiennej szerokości i odstępach między nimi, kernicie, dostosowanym do nich. Najbardziej charakterystyczną czcionką jest Times New Roman, krój opracowany dla gazety Times. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.